Witam Cię serdecznie. Dzisiaj dowiesz się, czym są funkcje i jak je tworzyć oraz po co w ogóle one są. Funkcja to po prostu taki kawałek napisanego kodu, który może być przez nas ponownie wielokrotnie użyty w różnych miejscach w naszym kodzie, czy też nawet przez kogoś innego. Funkcja to jest tak zwana metoda i jak sama nazwa wskazuje, pełni pewnego rodzaju funkcję. Czy też jest tak zwaną metodą na rozwiązanie pewnego problemu? Może jakiś przykład? Na przykład wykorzystuje się ją do wykonania jakiegoś obliczenia, wypisania na ekranie jakiejś wiadomości. Na przykład poznawaliśmy już taką funkcję jak na przykład alert, prawda? No i co ta funkcja robiła? Wyświetlała nam na ekran w postaci okienka to, co zostało tutaj przesłane. Przy pomocy stringa, prawda, czyli ciągu znaków. I oczywiście my moglibyśmy właśnie sami zrobić takie okienko, i zaprojektować go, i w ogóle wszystko zrobić sobie własną, nawet taką funkcję. Że ktoś zauważył, że to może być często używane przez kogoś, więc zrobili po prostu taką funkcję, która już została stworzona i nie musisz za każdym razem też wpisać tak jakby ponownie dużej ilości kodu, prawda? Tylko po prostu raz robisz tu alert i znowu robisz alert, 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 prawda? Robisz to parę razy i. Ewidentnie widać, że zaoszczędzamy teraz czas, tak? Bo nie mamy teraz za każdym razem jakiś 60 dni kodu, który jest powtarzalny, I gdy chcesz coś zmienić, na przykład w takim kodzie, to no, bądź co bądź, teraz by się wypadało to zmienić tylko w jednym miejscu, a tak to, to trzeba by zmieniać dosłownie w każdym tym miejscu zuży zużycia czegoś takiego. To by było straszne. Także funkcje są bardzo, bardzo ważne, prawda? Funkcje wykorzystywane są również na przykład popierania wartości z formularza, bo wtedy jest to powiedzmy czytelniejsze i dostępnych jest wiele takich funkcji napisanych przez innych. Na przykład. Możemy wejść sobie na Function Properties, jak widzimy, na stronę internetową MS, MDN, Mozilla Network. I tutaj macie dostęp do bardzo wielu funkcji, które są tak, jakby skolekcjonowane w czymś takim jak obiekty, czyli to są właśnie, no, powiedzmy, takie kolekcje, między innymi, właśnie, czyli takie zbiory różnych funkcji, jak Widzicie, tu macie jakieś push, keys, join i tak dalej. Każdy jakiś tam obiekt ma różnego rodzaju w sobie funkcje. Obiektach będziemy mówili więcej. I są już jakieś takie stworzone właśnie przez deweloperów już JavaScriptu, prawda, z których już możecie korzystać. Jest też wiele funkcji, które zostały stworzone przez wielu innych ludzi. Wystarczy, to że jak coś teoretycznie najczęściej chcesz napisać, najprawdopodobniej już to będzie w internecie, więc warto wtedy po prostu wyszukiwać. Są właściwie nawet z biblioteki, które bardzo warto naprawdę poznać. Jak poznać już JavaScript, to polecam Ci poznanie JQuery, dlatego że gdy poznasz JQuery, to no, pisanie w JavaScript będzie dużo szybsze, bo zrobi, bo ma, jest tutaj po prostu dostęp do tak ogromnej ilości funkcji, które Ci pomogą, tak jakby, no, przyspieszyć Twoją robotę, że no, nie będziesz chciał pisać tego wszystkiego samemu, jakby od zera, no, wymyśleć cały czas koło, prawda? No. Czyli mm, podczas kursu poznasz. Te najbardziej użyteczne funkcje oraz czasem stworzymy własne funkcje na swoje potrzeby. No ale okej, okay, w takim razie może przejdźmy do konkretów, no jak stworzyć własną funkcję, prawda? Zróbmy sobie na razie najprostsze, teoretyczne przykłady, tak, żebyś no, zrozumiał w jaki sposób działa sama ta składnia do tworzenia tego, okej? Okay? Ciężkie, szczerze rzeczy, będziemy ćwiczyć w na następnych lekcjach, kiedy będziemy jakieś tam praktyczniejsze rzeczy robić, na razie chcę bardziej, żebyśmy przetrenowali to tak profesjonalnie, żebyś nie mylił sobie niczego i nie uczuł się niczego, na pamięć. Czyli, aby stworzyć w ogóle jakąś funkcję, najpierw, zacznijmy od tego, musisz skorzystać z keyworda, czyli ze słowa kluczowego function. Function z angielskiego, czyli funkcja, prawda? I to od razu mówi temu interpreterowi, że zaraz po tym będzie podana nazwa funkcji. I teraz piszemy jakąś nazwę funkcji, a na przykład nazwę ją test. Może być, jak najbardziej. Następnie yy, robimy sobie coś takiego jak nawiasy. Tutaj mogą być zostać przesłane, a jak, możemy jakieś sprecyzować parametry, i tu będziemy przesyłać tak, jakby zmienne, no, ale o tym będziemy mówić później. Dobra, czyli to na razie jest puste miejsce, niewiadome, ale. Tutaj nagle, później, potem powinno się stworzyć klamerki, których możemy. No, wykonywać różnego rodzaju instrukcje. Tak jak mówiliśmy wcześniej, że klamerki służą nam do czego? No, do stworzenia takiego bloku instrukcji. Tu też to służy do tego, żeby można było więcej instrukcji niż jedną dać, ale też no, musimy poinformować interpreter, gdzie się ta funkcja rozpoczyna, a gdzie się kończy, prawda? Gdzie jest jej tak zwane ciało. Czyli tu będzie po prostu instrukcja jakaś, jakaś wykonywana, czyli instrukcja pierwsza, instrukcja druga, instrukcja trzecia i po prostu tak dalej, tak? Tu będziemy wpisywali jakieś instrukcji do wykonania, gdy zostanie wywołana ta funkcja. Zaraz będziemy mówili co znaczy wywołać. Czyli funkcja wykonuje jakieś instrukcje tutaj. Możemy też wywołać jakąś inną funkcję czy coś ten decy, prawda? Czyli moglibyśmy również tutaj napisać alert i powiedzmy test. O, w taki sposób no, czy może coś innego, cosik. I w tym momencie, gdy zrobimy powiedzmy test, wywołamy, tak? To w tym momencie co? No program Wywołuje funkcję, która znajduje się tutaj, i wywołuje w ciele ten alert, coś. Więc, jeżeli to wywołamy, czyli dam tutaj play, to zauważymy, że mamy rzeczywiście cosik. No, po prostu możecie mieć funkcję w funkcji, jak najbardziej. Tak? Po prostu wszystkie instrukcje, które znajdują się tu, czy jakiś zbiór zostanie teraz wywołany, czyli jeżeli chcielibyśmy trzy razy, to rzeczywiście trzy razy to się teraz wywoła. No tutaj bez żadnego problemu. Przeanalizujmy sobie jeszcze może to słowo, w ogóle wywołanie, o co chodzi, no bo tutaj jest to strasznie podobne do tego, tutaj, prawda? Zauważcie, że tutaj macie nazwę zmiennych, a następnie macie nawiasy. Nawiasy sugerują, że funkcja ma zostać wywołana. To co to znaczy, że ma zostać wywołana? To znaczy, że ma wykonać instrukcje zawierające się w ciele funkcji i mają zastąpić miejsce wywołania przez to, co to. Co znajduje się po słowie kluczowym, tak zwanym return, czyli zwróć z angielskiego. I no, ponieważ my w tym wobeccie nic tu nie zwracamy, to tutaj nic nie ma, tak jakby nic nie jest zwrócone. Czyli to najwyżej wykona instrukcje, które znajdują się właśnie pomiędzy tymi tutaj klamrami, ok? Ale możemy też tu coś zwrócić. Co znaczy, że zwrócić coś? Możemy na przykład napisać coś takiego return 5, czyli zwróć 5. To oznacza, że teraz tak naprawdę w tym miejscu znajduje się piątka. Okay? Dosłownie, znajduje się tu piątka. No tak powiedzieliśmy. Co oznacza, że jeżeli stworzyliśmy sobie zmienną, na przykład var a równa się test, i teraz zrobilibyśmy alert a, to znaczy, że no, skoro ja to mówię, wywołaj nam test, to on robi co? Leci sobie tutaj, patrzy się, o, przechodzi tutaj, wywołuje tu wszystkie instrukcje wcześniej, dochodzi do tego return, czyli zwróć 5, zwróciło 5, więc w tym miejscu już jest 5, i tutaj po wywołaniu, Zdecydowanie widzimy teraz piątkę. Równie dobrze mogliśmy nie korzystać z tej zmiennej tutaj pomocniczej, mogliśmy od razu w taki sposób to wywołać i jak najbardziej to też zadziała, prawda? Możemy wywołać w, w, jako argument tutaj, przesłać do alert no tą, tą funkcję, po prostu to zastąpione zostaje piątką dosłownie tym, co zawsze będzie tu napisane. Jak dam tutaj 2, to będzie 2. Jak będzie jakaś tam operacja, to będzie wynik z tej operacji, prawda? To co jest po return, zostaje zwracane tutaj, czyli wywoływanie funkcji to jest po prostu napisanie nazwy funkcji, a następnie nawiasów takich i to oznacza wywołaj mi funkcję, czyli wszystkie instrukcje, które znajdują się pomiędzy taką a taką klamrą i zwróć nam ostatecznie jakąś wartość, jeżeli oczywiście taka wartość zostaje, ma zostać zwrócona, bo taką podaliśmy, tak? Oczywiście, ten przykład jest bardzo prosty, więc zróbmy sobie teraz coś trudniejszego, no bo czasami możesz ci powiedzmy wykonywać operacje na nieznanych jeszcze wartościach, na przykład pobranych z formularza, prawda? Które dopiero co zostaną wypisane przez użytkownika twoje, jego, twoje, twojej witryny, prawda? No bo my jeszcze nie wiemy, jakie coś tam będzie, co, coś to będzie, więc to będzie jakaś zmienna, która zostanie wpisana przez gościa właśnie w tym formularzu, tak? Więc jak rozwiązać taki problem? No bo chcielibyśmy, no, żeby po prostu te ciało funkcji czasami się troszeczkę różniło, było, no, nie zawsze takie same. No zresztą zastanówcie się, mamy alert. Jak zrobimy, yy, powiedzmy test czegoś tam, to wyświetli nam się test czegoś tam. Jak zrobimy, yy, powiedzmy krzykniemy sobie a, to wyświetli nam się a, tak? Czyli jest tam jakaś część kodu wywoływana przez napisana przez kogoś tam i o, bądź co bądź teraz wyświetla nam się co innego, natomiast gdy napiszemy tak, to co innego, więc jakaś część modyfikujemy w środku tak, tej, tego ciała. Właśnie dzięki, żeby coś takiego zrobić, powinniśmy nauczyć się przesyłać argumenty, czyli tak zwane zmienne do funkcji. I najpierw trzeba jest określić, czyli na przykład tutaj napiszę sobie X i Y, tak? I od tego momentu mam tutaj dwa argumenty. Zdefiniowane, które nazywałem sobie x i y. No i teraz możemy te, te, te wartości na przykład jakoś dodać do siebie. Zróbmy sobie funkcję, która będzie symulowała dodawanie, czyli dodaj te dwie wartości do siebie. Czyli zwrócimy po prostu operację dodawania, czyli Return x plus y. I teraz możemy sobie na przykład stworzyć zmienną suma zmiennych żeby przypisać gdzieś wartość, tego wynik z tego dodawania, czyli to, co zostanie zwrócone z tej funkcji. I teraz wywołujemy funkcję, czyli co? Piszemy nazwę funkcji, następnie nawiasy, co, co oznacza wywołaj mi ją, ale teraz chcemy przesłać jakieś argumenty, czyli chcę dodać powiedzmy 2 i 7, tak? No i w tym wypadku no, otrzymamy tutaj w sumie zmiennych 9, tak? Czyli możemy to teraz wyświetlić powiedzmy w taki oto tutaj sposób i odświeżamy i rzeczywiście mamy 9. Oczywiście nie potrzebowaliśmy tej Teoretycznie pomocniczej tutaj zmiennej, jednak często się takie coś tworzy, pod, dlatego że no, jest czytelniej, powiedzmy, tak? Albo że jeżeli taką operację powiedzmy, wykonamy raz, to później no, gdy mamy taką to, tą wartość, zawartość zmiennej, to nie musimy wykonywać cały czas tych operacji i jest to szybsze, tak? Bo nie musimy non stop wykonywać tej operacji, bo ona jest zapamiętana już wynik z tego w pamięci, tak? I rzeczywiście jak widzimy, mamy teraz tutaj 9. Mamy funkcję bardzo prostą, która dodaje dwie do siebie wartości. Jednak dalej możemy jeszcze to trochę rozwinąć. Zróbmy sobie teraz może nową funkcję, którą nazwiemy sobie dzielenie. Czyli też mamy dwie wartości X i Y powiedzmy, tak? Proszę zauważyć, że tutaj nazwałem tu X i Y, ale pamiętajcie że ty X i Y istnieje tutaj tak jakby w tym zakresie te x i y istnieje w tym zakresie i one się tutaj ze sobą nie kłócą, to też jest dosyć ważne, żebyś no pamiętał, że nie, no, nieważne jest to, że musisz co chwilę nazywać jakoś tej wartości wtedy w inny sposób, żeby się jakoś nie myliło prawda, czyli mamy teraz funkcję odpowiedzialną za dzielenie no i dzielenie to jest teoretycznie podziel x przez y no ale w pewnym sensie jest tutaj problem, no, domyślacie się pewnie, że nie wolno dzielić przez zero więc warto by było wcześniej sprawdzić czy no, nie było w tym y 0, więc if y jest równe 0, to w takim wypadku chcielibyśmy no, a na przykład poinformować użytkownika, czyli na przykład alert cholero, niedziel przez 0 i dodatkowo wyjść z programu nie chcę już zwrócić tego, tylko chcę wyjść już z, tak jakby funkcji kiedy zwracasz coś i na przykład zwracamy teraz pustkę, czyli nie zdefiniowaną wartość w tym miejscu. To już nie wykonują się następne instrukcje, co oznacza, że tutaj już to nie zostanie wykonane. Teoretycznie mógłbym tutaj napisać else, czyli jeżeli to jest y równe 0, to wykonaj nam to. W innym wypadku wykonaj to. Ale w praktyce nie musimy tutaj korzystać ze słówka else z tego względu, że po prostu ten kod już nie zostanie wykonany, jeśli zostanie wykonane to, bo return oznacza wyjść już całkowicie z funkcji i zwróć wartość. Okay? To też jest bardzo ważne. I teraz no, zróbmy sobie na przykład zmienną var wynik dzielenia, równa się podziel i powiedzmy 10 przez 5 podzielimy, następnie wyświetlimy wynik dzielenia. To proponuję dać teraz pod komentarz, żeby nam nie przeszkadzało. I jak widzimy, um, dzielenie oczywiście tutaj trzeba nazwać tak, jak się nazywa funkcja, czyli mamy 2. Gdy jednak podzielimy przez 0, to co? No, y, czyli ta druga wartość przesłana tutaj, to może jeszcze spację, że tutaj nie było, no, była równa 0, więc wyświetliam się cholero niedziel przez 0 i zostanie zwrócona tak jakby pustka. Cholero niedziel przez 0. I widzimy, że teraz jest undefined. Czyli no, warto by było, że jeżeli jest undefined, to jakoś tam reagujemy na to, prawda? W inny sposób, czyli moglibyśmy i wynik dzielenia jest undefined, to coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Moglibyśmy to od razu tutaj też jakby zastosować w jakiś sposób, że zwrócilibyśmy na przykład nie, jako return cholero niedziele przez zero, tutaj wyświetliłoby się nam się po prostu cholero niedziele przez zero. Czasami jednak nie jest dobrym pomysłem, od razu dawać tutaj ALERT i powiedzmy, wykonywać pewne message, prawda, pewne, pewnego rodzaju taką. Rzecz dotyczącą, co się stało w, w, w postaci alerta. No bo co, jeżeli ktoś chce zmienić później to, ale chce zmienić tylko w jednym miejscu, a nie we wszystkich, to nagle zaczyna się robić problem, prawda? Więc lepiej taki alert no, pozostawić tutaj, na tym kodzie, tutaj. Czyli jeżeli uh -huh, to wyświetl to. Chyba, że uważasz, że zawsze tak ma to być wy 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 wywoływane, to tak zostaw. To są oczywiście bardziej to, co teraz Ci mówię, takie rady dotyczące, jak warto pisać ten kod, żeby był no, lepszy w przyszłości. I żebyś nie napotkał właśnie takich drobnych problemów. No jak, no, jak widzisz, wywoływanie yy, nie jest takie trudne. Tworzenie funkcji też nie jest trudne. Yy, tylko teraz trzeba się zastanowić, może podsumujmy sobie tą lekcję. Jak widzisz, no, te funkcje to są jest po prostu kawałek kodu, który możemy wywołać. Prawda? W dowolnym miejscu w kodzie, dosłownie, moglibyśmy to wiele razy tam wywoływać. I otrzymać żądany przez nas wynik, prawda? Natychmiast. Czyli, co, co, jakie mamy zalety tych fun funkcji? Dlaczego warto w ogóle korzystać z tego? No, dzięki funkcji, gdy chcemy dokonać zmiany w kodzie, który robi coś w wielu miejscach, to wystarczy to zrobić tylko w jednym miejscu, czyli w środku funkcji, prawda? Jak teraz powiedzmy, chcielibyśmy zmienić coś w dodawaniu. Czyli chcielibyśmy jeszcze dodać na przykład, że dodaj jakąś tam stałą liczbę do, do tego całości, to znaczy, że dodalibyśmy 5 i to już zareagowałoby do wszystkich innych tam wartości. To oczywiście by było trochę bez sensu, ale moglibyśmy skorzystać na przykład z zbudowanej jakiejś tam funkcji, powiedzmy do parsowania. No mamy tutaj parsowanie int. I chciałbym teraz. Oj, wiesz coś ja muszę mieć gdzie wszystkie sparsowane. No, to zrobię tak. I od tego momentu wszystkie są sparsowane, czyli to na pewno będzie typ liczb całkowitych tutaj, więc jeżeli tutaj ktoś przysłał stringi, to mimo Czyli ciągi znaków, to mimo wszystko tutaj ostatecznie zostanie zrzucony typ całkowity. Czyli mamy po prostu w sekundy zmienione, gdybyśmy wykorzystali z tego dodawania gdzieś. No, we wszystkich miejscach naraz to, tak? A nie, że musielibyśmy to zmieniać wszędzie. Także jest to naprawdę świetne. No, i dzięki takim funkcjom możesz wykorzystywać wielokrotnie ten sam kod, przez co nasz projekt jest łatwiejszy w utrzymaniu oraz oszczędzamy naprawdę ogromną ilość czasu, gdyż możemy skorzystać z czyjejś lub też swojej pracy w postaci, w postaci własnych funkcji, prawda? Bo, tak jak mówiłem, jest sobie biblioteka JQuery i no, tam jest ogromna ilość pracy, którą musiałbyś wykonać samemu, a ktoś zrobił to, no to czemu z tego nie korzystać, prawda? Nie dość, że to jest za, za darmo. No, i dzięki funkcjom nasz program jest dużo czytelniejszy, gdyż po prostu widzimy, która część naszego kodu jest odpowiedzialna za jakie zadanie. Na przykład, gdy widzisz, że w jakimś miejscu w kodzie jest napisane, no, załóżmy, że zrobilibyśmy sobie jakąś funkcję, prawda, którą byśmy nazywali getValueFromForm i tutaj byśmy na przykład formID. To pobierz wartość z formularza Form ID. Natychmiast, gdy widzisz coś takiego, od razu widzisz, do czego to służy, prawda? I gdzieś tam jest to, powiedzmy, gdzieś tam później jakieś wywołanie tego. I. bo no, po prostu pobiera wartość z formularza, tak, od razu widzimy. A zamiast tego miałbyś 50 z linii kodu, powiedzmy, które na pierwszy rzut oka bez odpowiedniej analizy nie dałoby nam aż tak dużo informacji, prawda? Musielibyśmy analizować kod. Także. Pamiętajmy o tym, aby nazwy funkcji były samopisujące się tak jakby to był czasownik tutaj określony, prawda? Pobierz coś tam, coś tam, coś tam, opis, opis jakiś zwiększy. No i dzięki temu, że nie, nie trzeba zaznajamiać się z tym, co znajduje się w, w funkcji, oszczędzamy właśnie czas, prawda? Bo wystarczy popatrzeć się na tą nazwę. Po samej nazwie dosłownie widać, co mniej więcej się stanie. Więc w ogóle to na ten moment może wydawać ci się takie coś błahostką, to, co ci teraz wszystko mówię, to są bardziej rady dotyczące tego, w jaki sposób będziesz to wszystko projektował w przeszłości, prawda? I może sobie, ja to wszystko pamiętam, ja to widzę, jak to wszystko działa. Wydaje się, w przyszłości, jak już będziesz pisał wielkie kody, duże, to znaczy, to zauważysz, że wszystkie te rady będą bardzo cenne i docenisz to, co mówię. To by było tyle w tej lekcji. Dziękuję bardzo.